Boty. Jedzie do nas, stary. Nie do nas. Nie. Na samą obsługowej jest w leku, w leku! Jeden rozjebany. Jeden na samą obsługowej jeszcze. Zobacz. Zajebał mnie na ziemi. Przy samą obsługowej. Jeden strzelec z pistoletu mnie zabił, chyba bot. Zajebany. Kolejny. A na Devastator, ty mi zajebałeś headę, idioto. O, i ktoś mnie Michał mnie zabił. Czemu mnie zapierdoliłeś? Ale ty jesteś chujowy. A co się stało? Michał ciebie zajebał? Patrz, zobacz. Chyba jakie fajne, patrz. Haha! Wow, stary, jak w Siege'u. Ekipa WE8. Na rampie walenie, na rampie jest walenie za nami. Dobra, tak wysyłamy kurę w rampa. Jest na schodach, wejdźcie tutaj pod schody i idziemy do obi. Kogo walisz? Bera, w połowie rampy, na dole. Na dole, czyli na zewnątrz jeszcze, tak? Dobra, wychodzę rampą metalową. Czyli nie jest u góry, tak? Wybiegam. Jesteś za niebieskim kontenerem? Tak. Zły Intel. Mówiłeś na dole, kurwa, tak jakby był na dole w ten. Podchodzę do niego. Drugi? Czy to ty? To ty biegasz. To ja, no. Okej. Okay. Myślałem, że jesteś na schodach. Drugi jest jeszcze tutaj. Tak. Ersasa! Co? Taki ściek? Miał Ersasa? No bez jaj. Ale używał, czy znalazł? No miał go jako głównik. Co, ty miałem 14 z hamrem. Oprzał. Kibel, przejście, to przejście, ten sklepik, butik z przejściem. To butik Oli. Czy kibel? Butik. Grant jeszcze wrzucił. To ja mu nie dam. Jestem w Kostinie. Leczy się pan. Drugi granat? O, chyba mnie wysadził. To jego. Kto strzela teraz? Ja. Jestem w Kostinie. Od kibla trzeba byłoby go obejść. Idę z tobą kiblem. Walenie? Co to? Do ciebie. Wszedłem do sklepu i do mnie ostrzelał po długości. Widzisz gdzieś coś? Nie. Leży gdzieś naprzeciwko sklepu, Piotrek, wcelowany. Po prawo chyba, mi się wydaje, że do mnie strzelał wtedy. Pinkow, moja propozycja. Chodzi do mnie. A bo to ty. Trzymam. Widzę go. Gdzie po jest? Dalekości, chyba zabity. Był na półkach daleko. Pamiętaj, że było ich dwóch. Tego nie wiemy. O, pszczoł. Cemki, tak, potwierdzony drugi. Gdzieś z prawicy. Ostry kąt bardzo. Bardzo ostry kąt, Pinkow, z prawej. 25 stopni prawo. Co to do was? Tak jak się patrzy, Michał, gdzieś tam. Jest, był. Przeszedł do prawej. Biegam, kurwa, jolo. Ej, ten koleś był Emkowiczem. Ten był Emkowiczem, pieniężnym. A gdzie jest ten pierwszy, którego zabiłeś? Może to jest ten? Bo to by się zgadzało, wiesz, chyba. Może to jest mój? Jest ich jeszcze dwóch, lecimy za nimi. Czekajcie, jeżeli oni tam wyszli... Przyszli z tyłu, biegniemy na idei. Nie da się ukryć. Biegniemy tymi schodami i pobiegniemy garażem i wybiegniemy z przodu. To wiesz co, Krinkow? To ty nie zabiłeś się z wukerowca. Po prawej coś w idei słyszałem. Tak, nie zabiłem go na tym regale, tak. Pierwsze, mogłem albo spierdalać, albo weszli właśnie do idei też jeszcze, nie? Nie dogonisz ich w takim obiekcie. Szanse są minimalne. Ale nie zerowe. Już ich nie złapiesz ich. Nie wiadomo. Gdzie jesteś, Michał? Za nim. Ze mną, na go kartę.
Okej, okay. Jestem jeszcze w obiekcie. Jest, są! Wchodzą na ekstrakt! Dawaj, Michał! Pod wiatą są! Nie mam sprintu. Kurwa, ja też nie mam. Pod wiatą go widziałem, z nożem biegł. Oni są już przy ekstrakcie, czy jeszcze parę metrów obok? Nie wiem. Jest tu, za pociągami, po lewej, słyszę go. Blisko. Musicie reagować. Skacze, 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 za pociągiem, 5 metrów od nas. Po lewej nie stronie, zdążycie. Michał, na rampie. Wiem. Oni nie są na ekstrakcie. Okej, okay, dobra. Zginąłem z ekstraktu. Sniper, sniper z ekstraktu, jest ich dwóch. No Piotrek oczywiście czeka na go kartę. To wiemy o tym. Nie, ja jestem już w połowie drogi, tylko muszę wiedzieć, jak mam podejść. Klinkow. Zajęty jesteś, wiesz? Chyba go zajebałem, a nie jestem pewny. No. Koło wiaty są pociągi! Czy widzę czerwony duży pociąg, kontenerowiec. Tak, na środku, tak. No, a gdzie są wrogowie? Od niego i gdzie jesteś jeden ty? Jeden jest za pociągiem, a snajper jest przy ekstrakcie. Słyszę, jak biegasz, tak? To ty biegasz? Tak. Dobra, to jestem koło ciebie gdzieś, po twojej prawej. Wycofuję się trochę. Muszę zapytać dystans, bo inaczej... Widzę cię, witam. Witam, Maron do mnie. Strzela. Ginąłem, widziałeś to? Prosto w tył głowy, stary. Kolejny typ, jest ich chyba trzech. To jest tłumik. A ten miał głośną MK i snajperkę drugi. On nie wie o tobie, tak? Chyba tak. Po uszy w krzakach czekaj na moje ciało, będę koło ciebie przecież. Wyjaśnienie dwaj! Spokojnie, może być jeszcze jeden. Wiem. Zrobiłem kontakt. Była snajperka, głośna MK i tłumik. Dobra, chyba jest luźna guma. Prawdopodobnie koleś cię zabił na wychyleniu z pociągu, wiesz? Z lewej strony się wychylił, po długości strzelał. Tak, tak, tak. Ja od niego uciekałem. Na bank. Idea? Obojętnik. Idea. Kolesie wchodzą właśnie. To gówniaki. Nie, jeden miał drugą bronę. No, ale gówniaki. Kolejny! Inny, nie z ich ekipy. A gdzie? Na wejściu, poszedł za budynek. Za ten kontener poszedł? Mhm, na prawo, schował się za prawo za winklem, ale później. No, u nas w garażu! Po skosie! Wszystkich nas trafił, nie? Michał, status. Nie. Tak kto, ty czy on? Ja. Zginąłem. A wy? Żyjemy. Jest w przodu! Za tym, kurwa, z otwartymi drzwiami, tam jest jakaś naczepa. Tuż za góralem po lewej stronie. Okej. Okay. Widzę go. Zajebany. Nice. Nad nami, uważaj, zbiega do nas, rozstaw się na drzwi. Ty biegniesz? Tak. Na drzwi się rozstaw. Rozstawiony. Idę. Ten drugi... Ła! Tłumik! Drzwi tak jak mówiłem, z tyłu! Zrywa kontakt, uciekł na zewnątrz! Mam go! Ale wszyscy mi walą po nogach, mam forta! Dobra, gnoju, trzeba szybko zadziałać. Michał jest martwy, to ja zajmę się Michał, co? No, tak. Ale zajebiste, stary, ocaliła mnie ta metalowa blacha. Michał, potrzebujesz tych rzeczy, które masz na sobie? Tak. A i powiedz, mówiłem ci, że wyjdzie tymi schodami? Ty chodzisz w przełcie? Nie. Drugi koleś był na miejscu tego pierwszego. Nie wiem, wiesz, że idziesz patrzeć schody. Nie, powiedziałem, że wejdę do autobusu, jak się da, powiedziałem, że się nie da. Tylko tyle. Łatwo, nagrałem idę to na wszelki. Kurwa, jakie bicie. Dobra, dawaj tego mojego. Dobra. I czekamy. Gdziekolwiek. Tak, czy będziemy szli dalej? Koleś drugi! Na pierwszym! Łatwo.
Zakradał się do trupa. Dobrze mówiłeś. Widzę. Co tu się kurwa dzieje? Skradacz. Oczywiście ty jak zwykle porobiłeś lepszych. Ten drugi był fajny. Ten pierwszy miał wała. Poczekaj, ja wyrzucę fortę.